Dzisiaj taki oto temat. Jezus powiedział taką sentencję w 10 rozdziale Ewangelii Jana. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I chcę wam dzisiaj wskazać, pokazać, kogo miał na myśli, a kogo nie miał na myśli. Amen? Amen. Będę wam delikatnie pokazywał, krok po kroku, kogo Jezus Chrystus miał na myśli, mówiąc tą sentencję. Dlaczego? Bo my jesteśmy jak Chrystus, tak? My jesteśmy przedłużeniem ciała Chrystusa. Jezus stał się ciałem, by to ciało umarło na krzyżu, by powstało ciało Chrystusa, którym my jesteśmy. Każdy z nas mówi to samo. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Amen. Ale jeżeli nasz Bóg nie będzie tylko Bogiem miłości, to nigdy nie objawimy się światu jako miłość. Nie objawimy się jako prawdziwi synowie Boży. Jeśli nasz Bóg będzie mieszanką dobra i zła, to my również będziemy mieszanką dobra i zła. Amen? Amen. Jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Amen. Jakiego masz Boga, taki będziesz. Amen. Więc tak ważne jest, żeby poznawać prawdziwe oblicze Boga. Amen? Amen. Prawdziwe oblicze Boga pokazała nam tylko jedna osoba. Jezus Chrystus. Amen. Po to przyszedł 2000 lat temu, by nam to pokazać. Byśmy już nie byli zwiedzeni przez innych na temat prawdziwego Boga. On jest tym prawdziwym Bogiem. Jego mamy poznawać. Tak? Tak. Tak. Okej, no to lecimy. Gdzie to nauczanie jest dla ludzi też, którzy piszą do mnie różne komentarze. Jest ich mnóstwo tych komentarzy. Pozwolę sobie przytoczyć 2 komentarze, które ludzie do mnie piszą. Przepraszam, ja mam tylko jedno poważne pytanie. O jakim Bogu, Panu, jest mowa? Czy istnieje jakiś nieskończony, dobry, doskonały, sprawiedliwy i miłosierny Bóg? Jeśli taki istnieje, ale nie mówi o nim żadna religia tego świata, to ja naprawdę chciałbym takiego Boga poznać. Przyjąć do swego serca i czcić go kres. Niestety znam tylko tego biblijnego, w cudzysłowie, Boga, a raczej psychopatycznego potwora o imieniu Jahwe, którego Richard Dawkins idealnie podsumował. Tego, w cudzysłowie, Boga, to ja się akurat wyrzekam, podobnie jak szatana. Jeśli więc ktoś zna prawdziwego, doskonałego i dobrego Boga, to bardzo bym prosił o jakieś informacje na jego temat i jakieś namiary, bo cały czas takiego właśnie poszukuję i prawda. Święte słowa, ktoś mu odpowiedział. Jahwe to morderca i psychopata. Zabił ponad 2 miliony ludzi, w tym kobiety, starców, dzieci i jeńców wojennych. Tyle można obliczyć, czytając Biblię, więc jak mam wierzyć, że ten starożytny, mitologiczny Bożego imieniu Jahwe jest miłosiernym Ojcem? Ja od takiego Ojca uciekałbym jak najdalej. Jego twarz jest cała pokryta ludzką, niewinną krwią. To są tylko 2 komentarze ludzi, a jest ich o wiele więcej. Z pewnością spotykacie takich ludzi, gdy mówicie Ewangelię, dobrą nowinę, i oni zadają wam pytanie, no dobrze, ale przecież Bóg zabija. I dwoicie się i troicie się, żeby wytłumaczyć tego Boga. Skierować wzrok na Chrystusa. Zgadza się? W naszych sercach również jest mnóstwo śmieci ze starego życia, z religii, z wychowania, z rodziny, z edukacji na temat Boga, które zamydlają i zabrudzają nam Jego prawdziwy obraz. Zgadza się? Tak. Przeszkadzają nam. Zobaczmy, co Richard Dawkins pisze w swojej książce na temat Boga. Bóg Starego Testamentu jest prawdopodobnie najbardziej nieprzyjemną, wymyśloną osobowością z całej gamy wymyślonych postaci, zazdrosny i dumny z tego. Godny politowania, niesprawiedliwy, kontrolujący, pamiętliwy, cudownie mściwy, upijający się krwią grup etnicznych, mizoginistycznym, homofobicznym, sznym i rasistowskim, dzieciobójcą i ludobójcą, megalomański, sadomasochistyczny i kapryśnie złośliwie nękający. Tak wyraził się profesor Richard Dawkins, znany zoolog i ewolucjonista, na temat Boga Starego Testamentu. Wiecie, gdy czytamy wiele opisów w Starym Testamencie, nie sposób czasami przyznać mu rację. Często próbujemy tłumaczyć Boga ze Starego Testamentu. Wiecie, że się nawrócił, że się zmienił, że wtedy były inne czasy, że wtedy ludzie mieli kamienne, twarde karki, więc musiał ich tak wychowywać. Próbujemy go wytłumaczyć, wybielić, usprawiedliwić, że musiał być taki. Zobaczcie, co Jezus powiedział. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, poślę go do was, on zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie w prawdziwe oblicze Boga. O grzechu, bo nie wierzą w prawdziwe oblicze Boga, jaki przyszedł pokazać. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Władca tego świata to jest Bóg tego świata, który to jest ktoś, kto podaje się za Boga, ktoś, kto cały czas chce go udawać i podrabiać. Te wersety wszyscy znamy, ale często nie zauważamy tych, które są zaraz po nim, bo Jezus naprawdę chciał im powiedzieć o wiele więcej wtedy. Ale co? Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, właśnie przychodzi Duch Prawdy do Kościoła. Amen? Amen. Doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam jakie rzeczy? Przyszło. Zbliża się szabat, zbliża się 7. dzień, zbliża się koniec, zbliża się... No zbliżają się te rzeczy. Teraz przychodzi Duch Prawdy, teraz objawia te rzeczy i oni wtedy jeszcze... Jezus chciał im to powiedzieć, ale nie mógł. Miał im wiele do powiedzenia. Wiele. Teraz naprawdę rośnie bardzo poznanie, jak zapowiadał prorok Daniel. I wiele teraz ma nam Duch Święty do powiedzenia. Amen? Bo oni jeszcze tego znieść nie mogli. Wiecie, jak ja odkrywam prawdę, to mój mózg często eksploduje. Często nie mogę tego znieść. Musimy być naprawdę otwarci na to, co Duch Święty teraz mówi do Kościoła. Musimy się otworzyć na tą prawdę, nie odrzucać jej. Bo wierzę, że Duch Święty mówi tą prawdę do całego Kościoła w tym momencie. I mam na to potwierdzenie wielu nieznających się nawzajem ludzi, do których Duch Święty to mówi. Niektórzy, wiecie, mówią na to precz szatana. Niektórzy się boją tego, co Bóg mówi teraz do Kościoła. Niektórzy nie chcą tego przyjąć, niektórzy to ignorują. Ale my musimy stać się jak dzieci. Amen? Amen. Bo Duch Prawdy teraz przychodzi i oznajmia nam rzeczy przyszłe. A żeby usłyszeć, co nam Duch Prawdy oznajmi, trzeba nauczyć się słuchać. Czyli jest wiele wykładów, jak prawidłowo słuchać Boga. Coraz więcej tego widzę. Myślę, że nie jest problemem słyszeć Boga. Myślę, że głównym problemem jest słuchać prawdziwego Boga. Musimy słyszeć prawdziwego Boga, a nie tego, który się za niego podaje. Musimy się nauczyć. Nie możemy się nauczyć nie możemy się nauczyć słuchać Boga. To mamy wrodzone, ta umiejętność jest w nas. Ale problem jest, polega na tym, że my po prostu czasem słyszymy nieprawdziwego Boga. To jest problem. Mamy, przez to, że poznajemy prawdziwego Boga, wtedy będziemy słyszeć idealnie tylko jeden głos. A od innych będziemy uciekać, jak mówi Jezus, tak? I wiecie, ja wierzę osobiście, że z naszym Bogiem spotykamy się w naszych sercach. To jest miejsce, gdzie się spotykamy z Bogiem. I nikt tego za was nie zrobi. Nie zrobi tego za was wasz mąż, wasza żona, pastor, brat, siostra w Chrystusie. Każdy z nas ma tą odpowiedzialność, żeby wejść w tą przestrzeń swojego własnego serca i tam poznawać Boga, prawdziwego Boga. Serce, według mnie serce to jest umysł, to jest podświadomy umysł, który dał nam Bóg. Zobaczcie. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam umysł. W naszych Bibliach jest rozum, ale tam w oryginale jest słowo kianian, które oznacza umysł. Abyśmy co? Abyśmy poznali prawdziwego Boga. Że jesteśmy w tym prawdziwym, Jego Syn Jezus Chrystus. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jeżeli kiedykolwiek był Bóg i nie był On życiem wiecznym, to nie był to prawdziwy Bóg. Prawdziwy Bóg jest zawsze życiem wiecznym. Takiego Boga mamy poznawać. I po to właśnie dostaliśmy umysł. Nowe, mięsiste serce, w którym mamy poznawać, spotykać się z Bogiem. Tak? Amen? I tu nie jest mowa o umyśle cielesnym, o galarecie, właśnie umyśle duchowym. I te wszystkie wersety, które mówią w Biblii o tym, żebyśmy przemienili myślenie, właśnie mówią o tym, żebyśmy przestali myśleć tą częścią ciała, a zaczęli myśleć tym duchowym umysłem. Tak? Żebyśmy tutaj zaczęli polegać na sercu, na nowym mięsistym sercu, które zostało nam dane przez Jezusa Chrystusa. Byśmy poznawali prawdziwego Boga. 3 razy w jednym wersecie jest to stwierdzenie powiedziane. Czyli zobaczcie, jakie to jest ważne. Mamy wszystko budować na 2 lub 3 światach. Tu jest 3 światów. 3 razy Jan mówi tutaj wyraźnie do nas, że to jest bardzo istotne. Tam się mamy spotykać, w naszym umyśle, z naszym prawdziwym Bogiem i tam Go mamy poznawać. Zobaczcie, jeżeli to jest nasze serce i to jest nasz umysł duchowy, czyli podświadomość, żeby wam zobrazować, jak mniej więcej to wygląda. To wszystko to, co otacza podświadomość, to jest świadomość, tak? Która czasem jest zatwardzana przez nas. Przez co? Przez te wszystkie rzeczy z przeszłości. Przez edukację, rodzinę, wychowanie, społeczeństwo, tradycje, religię, tak? To są rzeczy i poglądy na temat Boga, które czasami blokują nas do tego, żeby poznać prawdziwego Boga, który tam czeka. I On puka do naszych serc. Wiecie skąd? Z zewnątrz, z nas. Kołacze. I czeka, aż my otworzymy, żeby z nami wieczerzą. Właśnie tu, wewnątrz, w podświadomości, w sercu, w umyśle, który nam dał, byśmy poznawali prawdziwego Boga. Ale ta skorupa, którą mamy przez całe nasze poprzednie życie, czasem nas tam nie dopuszcza. Te wszystkie poglądy. Dlatego Jezus mówi, nikt, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, nie może być uczniem moim, bo się nie poznamy. Amen? I dlatego jest napisane. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Rzeki wody żywej. Baczcie, czego słuchacie. Czuwajcie, co dopuszczacie do swojego serca. Co się tam sieje. Jakie rzeczy sieją się do waszej świadomości, które potem blokują wam przed podświadomością, czyli umysłem duchowym, w którym poznajecie prawdziwego Boga. Nie możecie dopuszczać do zatwardzenia serca poglądami władcy tego świata, bo on zawsze chce nas przekonać, że poglądy, zasady, tradycje tego świata są istotne. I on chce, byśmy mieli obraz Boga zbudowany przez Niego, robi to od drzewa poznania dobra i zła. Amen. On chce, byśmy mieli obraz Boga zakłócony mądrością tego świata. On chce, żebyśmy byli przyjaciółmi tego świata. Czasami jesteśmy przyjaciółmi tego świata, a nawet nie wiemy, bo budujemy nasze życie na wielu zasadach. Biblia mówi o żywiołach tego świata, ale tam chodzi o zasady tego świata. Sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile tego jest jeszcze w nas. Mamy od tego wszystkiego rezygnować. Kto nie wyrzeknie się wszystkiego, nie może być uczniem moim. I gdy się tego wyrzekamy, wtedy strzeżemy własnego serca, żeby tam nie zostało już zasiane nic, co mówi coś innego na temat Boga, coś, co jest sprzeczne z obrazem Boga, który objawił nam Chrystus. A władca tego świata chce, byśmy byli przyjaciółmi tego świata, bo wtedy jesteśmy nieprzyjaciółmi kogo? Prawdziwego Boga. Zobaczcie. Was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia. My byliśmy, niestety czasem nadal jesteśmy wrogami przez nasze sposoby myślenia, naszej świadomości. Jego wrogami przez sposób myślenia, wasze złe czyny, teraz znów pojednał doczesnym Jego ciele przez śmierć, wystawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Alleluja. Wiecie, to my byliśmy Jego wrogami. Przez sposoby myślenia. Bóg nigdy nie był twoim wrogiem, nigdy nie jest i nigdy nie będzie twoim wrogiem. Amen. Amen. Nigdy. On jest zawsze po twojej stronie. To my jesteśmy Jego wrogami przez sposób myślenia. Bo znamy nie tego Boga. Bo ktoś podrabia nam obraz Boga. Żebyśmy byli na Niego źli. Bóg nigdy nie zna nas. Nigdy się nie gniewa. Nigdy nie był naszym wrogiem. I od założenia świata chce, byśmy byli święci, nieskalani i nienaganni. Amen? Amen? Amen. Ale jeżeli nie wierzysz, że jesteś taki, to sam czynisz się Jego wrogiem. Że nie wierzysz, że tu jest mowa o Tobie. To musi być wbite w Twój paszport. Amen? Jak pieczątka. Amen. Takiego masz mieć miśka. Nie należy już do tego świata. Należy do Chrystusa. Do Królestwa Bożego. Amen. Amen. Jestem maleńką tego świata. Amen. Żyję sobie w Królestwie Bożym. To jest twoja identyfikacja. Amen. Wtedy Amen. Nie czynisz się wrogiem. Czyli tak, Bóg nigdy nie był naszym wrogiem i okazał nam to w Chrystusie. Jezus objawia ci prawdziwego Boga, który nigdy nie był twoim wrogiem. I musisz zmienić myślenie, musisz wrzucić do kosza wszystkie definicje na temat Boga pochodzące z tego świata, czyli od władcy tego świata. Powiecie, jeżeli masz obraz Boga zbudowany na humanizmie, na medycynie, religii, mądrości tego świata, edukacji i troszkę na Bogu, to taki głos Boga będziesz słyszał. Z Boga przez małe by. Takiemu Bogu będziesz służył i na taki obraz Boga będziesz dorastał. Taki jesteś. Amen. Jeżeli twoje serce, czyli podświadomość, jest ubudowana świadomością, w której masz taki obraz Boga, to on cię będzie blokował i głos Boga będzie przechodził przez ten filtr tej świadomości. Przez to zatwardziałe serce. I będziesz słyszał tylko 7% Boga. A resztę kogoś innego i będziesz myślał, że to Bóg. I teraz tak. Obraz Boga, jaki masz, determinuje głos, jaki będziesz od Niego słyszał. Jakiego masz Boga, taki do Ciebie będzie mówił. Jakiego masz Boga, taki Bóg będzie do Ciebie mówił. Zauważyliście, że ludzie na przykład, jak opowiadałem, że mają jakieś wizje, sny albo doświadczenia śmierci klinicznej, to zazwyczaj widzą takie rzeczy, w jakie wierzą, jakiego mają Boga. Niektórzy idą do nieba i widzą Marię, która na nich czeka. Niektórzy mają wizję globu, tak? Bóg ich bierze gdzieś wysoko i pokazuje wizję z ziemi. Niektórzy widzą Buddę albo kogoś jeszcze innego. bo mają obraz Boga, wyobrażenie. I tylko część z tego przebija się od prawdziwego Ojca w niebie. I dopóki ludzie będą polegać na wielu dziedzinach, które zastępować im będą Boga, na których będą budować obraz Boga, to są tak naprawdę głowy. Kościół ma wiele głów, więc podlega wielu głowom. I wygląda tak. Kościół dzisiaj wygląda mniej więcej tak, bo polega na wielu głowach. Tych głów jest o wiele więcej, ale ma polegać tylko na jednej głowie, tak? Polega na wielu głowach. Na edukacji, medycynie, Mojżeszu i ewentualnie trochę Chrystusie. Ale każda inna głowa jest bluźnierstwem. Każda inna głowa jest bluźnierstwem przeciwko Jezusowi. Każde inne imię, któremu ufasz, to imię bluźniercze. I ile Kościół ma głów, taki głos Boga będzie słyszeć. Kojarzycie ten werset z Objawienia, gdzie jest mowa o Jurzełem, bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów, a na jej głowach imiona bluźniercze? Tak wygląda Kościół dzisiaj. Ma tyle głów, ale one wszystkie muszą zostać ucięte. Każda inna głowa niż Jezus Chrystus musi skończyć dla nas, jak i głowa Jana Chrzciciela na półmisku. Amen? Musimy ją odciąć, mamy mieć tylko i wyłącznie jedną głowę i tylko podlegać jednej głowie. Podleganie na wielu głowach jest wszeteczeństwem. Albo twoja głowa, czyli twoją głową, czyli twoim Bogiem jest Chrystus, albo będziesz polegał na wielu. I wtedy będziesz adekwatnie słyszał nie głos, ale kakafonię, głuchy telefon. Wiecie, to jest... Kojarzycie kiedyś głuchy telefon? To wyobraźcie sobie, że stoicie tu i teraz Jezus do was mówi: jeśli ty mi uwierzysz i przykazania moje będziesz spełniać, to będziesz żył wiecznie. A Jezus mówi tak: kto w Niego uwierzy... Mojżesz mówi tak: kto w Niego uwierzy i przykazania moje będzie zachował. Rozumiecie? A lekarz mówi: kto wierzy w Niego, ale nie chodzi do lekarza, jest nieodpowiedzialny. A ten powie: kto wierzy w Niego, ale w kogo? Bo przecież w reduktorii względności wszystko jest względne. Te wszystkie głowy muszą zostać odcięte. Mamy słyszeć tylko i wyłącznie głos Jezusa Chrystusa. I wiecie, tak wygląda współczesny Kościół. Ale to samo było, a może nawet gorzej, w Starym Testamencie. Dlatego musimy zrozumieć bardzo ważną rzecz. Bardzo ważną rzecz. Słowo Boże jest jak miecz. Amen? Amen. Jest ostre, wbija się i jest do rozdzielenia duszy i duszy, szpiku i kości i wszystkiego. I wszystko dzieli na części. Tak? Pierwszą rzeczą, jaką dzieli Słowo Boże, musi być jedna rzecz. Taka, że musi rozdzielić te dwie rzeczy. Że Słowo Boże to nie Pismo Święte. To są dwie różne od siebie rzeczy. Całkowicie różne. Zaraz wam to pokażę, jak to jest istotne. Kościół w końcu załapał, że Pismo Święte i Słowo Boże to nie jest to samo. To nie ma między tym znaku równości i nigdy nie było. I Jezus nigdy nie nazywał Słowem Bożym Pismem. Jeśli Kościół nie zrozumie tej prostej prawdy, to nie pójdzie do przodu. Naprawdę to jest coś, co blokuje Kościół, bo ten miecz nie może się przebić przez pewne rzeczy, bo jest pomieszany i zidentyfikowany z Pismem. Więc tak ważne jest zrozumieć, że Pismo Święte to nie Słowo Boże. Jest taki wykład już Zbyszek i ja robiłem niejednokrotnie, także polecam obejrzeć. Zobaczcie. To jest mowa, to jest werset, w którym Jezus mówi do diabła na pustyni. Będziemy mówili dzisiaj, kim był ten diabeł, także zapamiętajcie to miejsce. Zapisane jest: nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. W oryginale to brzmi tak. Jest napisane, nie chlebem samym będzie żył człowiek, ale na każdej wypowiedzi wychodzącej przez usta Boga. To słowo wychodzącej to jest czas nieustanny. Bóg non-stop do nas mówi. Amen. Amen. Duch Święty non-stop do nas mówi. Przez wewnętrzne przekonanie, przez innego człowieka, Amen. Przez Amen. Sny, wizje. Zobaczcie, wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. W oryginale wiara jest ze słuchania, zaś słuch przez wypowiedź Boga. Bóg do nas mówi. Z tego się bierze wiara. Ze Słowa Bożego, czyli z relacji z Duchem Świętym. Słowo Boże to jest relacja z Duchem Świętym, który do nas mówi na różne sposoby. Amen. Wiara nie bierze się z czytania Pisma Świętego, jak nas uczą w kościołach, tylko wiara się bierze z relacji z Duchem Świętym. Amen. 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 Alleluja. Alleluja. Czyli najpierw jest Słowo Boże, a to, co zostaje napisane, jeśli to Słowo Boże jest zapisane, to jest to dopiero Pismo. Amen? Tak? Czyli zobaczcie, najpierw jest Słowo Boże, a jeżeli jest to zapisane na papierusku, to jest dopiero Pismo. Widzicie tę różnicę? To tak jakbyście wzięli piękne, rozłożyste drzewo, ogromne, to jest Słowo Boże, a deska z tego drzewa to jest Pismo. Tak? Albo wyobraźcie sobie, że Słowo Boże to jest sen od Boga, który mieliście dzisiaj w nocy. On jest ogromny, rozłożysty. Wiele godzin trwał. Tak? Było w nim mnóstwo emocji, uczuć, uniesień, których po prostu nie jesteście w stanie nawet wypowiedzieć. Jest tam treść jakaś zawarta. Jest jakieś proroctwo. Nawet zapachy. Rzeczy, których nawet nie da się wypowiedzieć. Że wstajecie rano i zapisujecie to na kartce w swoim zeszycie. To jest Pismo. Czy ono odda ten sam? Słowo Boże? Jest niedoskonałe. Pismo jest niedoskonałe. Słowo Boże jest doskonałe. Pismo jest niedoskonałe. Tak? Amen. No tak, ale przecież jest napisane, że całe Pismo jest natchnione. No, ale jest. Zobaczcie, wszelkie Pismo od Boga natchnione jest. Wiecie, że tam nie ma słowa jest w tym całym wersecie? A na pewno nie jest to słowo jest tu. U nas się mówi, wszelkie Pismo od Boga jest natchnione. Nie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia sprawiedliwości. Wiecie, to, że Pismo jest natchnione, to nie znaczy, że jest w 100% prawdą, tak? Amen? Rozumiecie to? To nie są synonimy. To, że Pismo jest natchnione, nie oznacza, że jest w 100% prawdą. Pismo jest natchnione, ale jest niedoskonałe. To Słowo Boże jest doskonałe. Słowo stało się ciałem, amen? Amen. Zamieszkało wśród nas. To jest doskonałe. Pismo jest martwe do Bożego. Pismo jest opisem Słowa. Jeżeli pisze do was ukochana osoba i pisze do was te wszystkie wspaniałe rzeczy, to ten list mówi o tej osobie, mówi o tych uczuciach, ale nie jest tam osobą. Amen. Taka jest różnica między Słowem i Pismem. Zobaczcie, jeżeli Słowo Boże, jeżeli to jest Bóg i On wypowiada na nas Słowo Boże, to jest Słowo. I to jest Pismo. Taka jest różnica. To nie równa się. I tak jak już wam powiedziałem o tym śnie. Wiecie, Bóg do nas mówi w przeróżny sposób. Do niektórych mówi przez wizję i mają mnóstwo wizji. Amen? Niektórzy mają sny. Do niektórych mówi przez Pismo. Do niektórych mówi przez wewnętrzne przekonanie. Amen. Do niektórych mówi przez przyrodę. Objawię coś w pewnym momencie. Czasami nie wiecie, po prostu budzicie się w nocy i wiecie, że coś Bóg do was mówi. A często to jest zlepek tych wszystkich rzeczy razem wziętych. I przelanie tego na papier sprawia, że to jest bardzo niedoskonałe. Zgadza się? Zawsze będzie niedoskonałe. Słowo Boże jest doskonałe, Pismo jest namiastką tej doskonałości. Musimy to bardzo mocno zrozumieć, że gdy coś jest przelane na papier, to jest nieadekwatne. Nie znajdzie się tam pełnia tego wszystkiego, nie znajdzie się tam 100%. Czyli tak, jeżeli byś przepisał jakiś swój sen, bogaty sen, na kartce. Teraz ktoś czyta tą kartkę. To jak myślisz, ile procent weźmie z tego snu? Ty nawet nie jesteś w stanie na tej kartce zawrzeć tam 100%, a on czytając to weźmie jeszcze mniej z tego. Rozumiecie? Dobrze, że jeżeli będziesz stał obok niego i mu coś przekażesz, no to coś tam dopełnisz jeszcze do tego. Ale jeżeli ktoś będzie czytał to 100, 200, 300 lat później ten sen, to ile z tego wyciągnie? Czy rozumiecie tą zależność? Słowo Boże jest doskonałe, Pismo jest niedoskonałe. To jest litera. Zobaczcie, wyobraźcie sobie, że jesteście tym Bogiem i mówicie, stwarzacie sobie świat, wszystko co na nim, ludzi i zaczynacie do nich mówić. Mówicie do nich słowo. Niestety w powietrzu jest banda, która chce go ciągle podrobić, która chce ciągle się podawać za Boga, która ciągle chce zrobić siebie Boga. I ty, zapisując to słowo, od czasu do czasu nie słyszysz tego Boga. Upadłe anioły, które zawsze są w powietrzu, działają w obrębie powietrza, zawsze chciały podrobić głos Boga i podrabiały go. To jest werset o tym właśnie, co jest w powietrzu, tak? Żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu władcy mocarstwa powietrza, który działa teraz w synach buntu. Tutaj był obszar osobników, upadłych aniołów, które chciały ciągle rządzić tym światem, chciały przejąć kontrolę nad światem i skutecznie manipulowały Słowem Bożym, które zostało zapisane na kartach przez proroków, przez Mojżesza i przez wszystkich innych ludzi, którzy spisywali pisma. I dlatego jest napisane, że zostaliśmy poddani w niewolę niedoskonałego pisma. Pismo zamknęło wszystko. Ile osób w tym pokoju można zdefiniować w tym słowie? Wszystko. Czyli zobaczcie, Pismo zamknęło wszystko. Wszystko na tym świecie. Wszelkie stworzenie zamknięte po grze przez Pismo. Aby obietnica z wiary w Jezusa Chrystusa była dana wierzącym. Czyli zostaliśmy poddani w niewolę Pisma, niedoskonałego Pisma. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że jesteście Bogiem i przez 4000 lat jesteś tym Bogiem, przez 4000 lat mówisz do ludzi. Teraz tak, oni to zapisują w swoich pismach, w swoim prawie, bo pismo i prawo to jest to samo. Pismo równa się prawo, zaraz wam to pokażę. Jako Bóg, ten Bóg, który mówi do tych swoich ludzików na dole słowo, wiesz, że to, co jest w pismach, zapisane, jest, nie można tego odrzucić, to jest nienaruszone. Ani jota, ani kreska nie zostanie zmieniona w prawie, czyli w piśmie. Tak? Czyli jako Bóg mówisz, masz świadomość, że między tobą i tym ludem jest zgraja, banda osobników, którzy chcą cię podrobić. I za każdym razem, jak tam na dole ktoś zapisuje na papirusie nie twój głos, tylko widzisz, że kogoś innego, to się krzywisz, bo wiesz, że będziesz musiał to wypełnić. Ale wiesz, że to było kłamstwo. Masz tego świadomość. Ale i tak to działasz. Bo i tak wszystko działa ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, tak? Więc Bóg w swoim planie, w swojej bezgranicznej wiedzy, bo jest alfą i omegą, zawarł to w swoim planie. Wiedział, że Pismo jest niedoskonałe. Wiedział, że zamknie wszystkich pod grzech. Ale i tak mówił do swojego ludu. Mówił, non stop mówił. I wiedział, że będzie musiał to wszystko wypełnić. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to On czytał, wiecie, wszystkie Pisma. Wiecie, jak je czytał? Jako instrukcję obsługi. Co musi wypełnić. I wszystkie rzeczy czytał właśnie pod tym kątem, żeby nas uwolnić od czego? Od tego. Od Pisma. Czyli zobaczcie, kim jest Słowo Boże? Stało się ciałem i zamieszkało między nami. Czym jest Słowo Boże? Słowo Boże uwolniło nas od Pisma. Od niedoskonałego Pisma. Czyż nie napisano w waszym prawie? Zobaczcie, Jezus mówi w waszym prawie. On nie nazywa prawa Mojżesza swoim prawem. Czyż nie napisano w moim prawie? Nie. Czyż nie napisano w waszym prawie? Ja rzekłem, bogami jesteście? A tu cytuję Psalm 82. Psalm 82. To nie są przykazania, to jest psalm. Czyli pisma. On prawem nazywa pisma. Zbiór wszystkich ksiąg. Mojżesza, psalmy, lamentacje i proroków. On to wszystko przyszedł wypełnić. Czyli on tak naprawdę mówi, czyż nie napisano w waszym piśmie, bogami jesteście? I zobaczcie, jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowane jest Słowo Boże, jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których jest skierowane Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił, posłał na świat, mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Zobaczcie, ten fragment mówi o tym, Jezus tutaj mówi o tym, że Pismo i Słowo Boże to nie jest to samo. Czy to widzicie? Bóg mówił Słowo Boże, tak? Mówił Słowo Boże do swoich ludzi. Wiedział, że upadłe anioły chcą podrabiać Jego głos, ale mimo to, że, zobaczcie, mimo to, że Pismo było niedoskonałe, nie można go odrzucić. Bóg wiedział, że nie może odrzucić Pisma, że ono jest niezmienne, że ono jest stałe, że będzie musiał je wszystkie wypełnić. I to jest werset, gdzie właśnie pokazuje jasno i wyraźnie, że Pismo i Słowo Boże nie jest tym samym. Nie ma między tym znaku równości. Wiecie, jak ludzie w Starym Testamencie mogli opisać kogoś, kogo nikt nigdy z nich nie widział. Nikt nigdy z ludzi piszących w księgach, opisujących Boga, nikt z nich nigdy go nie widział. Dlatego opisali go w ten sposób. Opisali go jako gniewnego Boga. Opisali go jako takiego, wiecie, Posejdona, który rzuca gromami, który jest krwawy, który jest żądny śmierci, który zabija dzieci, który zabija po prostu jeńców wojennych, tak? Każe wybić do nogi, wybić zęby po prostu wszystkim, którzy staną na drodze Izraelitom. Ale jednorodzony Syn, będący na łonie Ojca, objawił nam Boga. I troszeczkę On nie pasuje do tego, jak zauważyliście z pewnością i czytaliście pewne księgi. Niektórzy przekartkowywują Biblię, jak czytałem Stary Testament, bo po prostu czułem się, jakby czytali detektywa. Pamiętacie tę gazetę Detektyw? Szczególnie jak poczytacie Sędziów, gdzieś tam w okolicach 17 chyba rozdziału, jak facet zabija swoją żonę i rozsyła ją do 12 pokoleń Izraela, to jest po prostu koszmar, co tam jest napisane. Więc musimy patrzeć tylko i wyłącznie na obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest Bóg, który jest niezmienny, który jest zawsze ten sam. On jest zawsze ten sam, jak Jezus Chrystus. Ja, Pan, nie zmieniam się, ale nie On. Ten Jezus Chrystus. On się nigdy nie zmienia, jest zawsze ten sam, ale taki, jaki przedstawia nam Jezus Chrystus, a nie opis osób, którego nigdy wcześniej nie widziały. Amen? Amen. I jeżeli zbudujemy obraz Boga na tym, jak go opisuje Stary Testament, to niestety poznamy nieprawdziwego Boga. Jeśli chcemy poznać prawdziwego Boga, musimy patrzeć tylko i wyłącznie na Jezusa Chrystusa. Bo Bóg nie jest taki, jak go opisują w Starym Testamencie, ale jest taki, jak pokazuje Jezus Chrystus. A to oznacza, że każdy obraz ze Starego Testamentu, jaki nie pasuje do tego obrazu w czterech Ewangeliach, musimy odłożyć. Musimy wyrzucić z naszej świadomości, ze świadomości, czyli z tego, to jest ta... Taki obraz Boga, będący w naszej świadomości, jest zatwardzeniem serca. I wtedy nie wchodzimy w nasze serce i nie poznajemy prawdziwego Boga. On dał nam umysł, podświadomość, nowe mięsiste serce, żebyśmy poznawali prawdziwego Boga. Ten obraz Boga jest w naszej świadomości i zatwardza nasze serce. Amen? Amen. I w Hebrajczykach nie jest napisane Bóg wczoraj, dziś ten sam na wieki, ale Jezus Chrystus zawsze ten sam. Nie zmienia się i jest. Wczoraj i dziś i ten sam na wieki. To jest nasz obraz Boga. Żaden inny. Boga i Ducha Świętego trzeba dopasować do Jezusa Chrystusa. Amen? Bo są jedno. Tak? Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty są jedno. I są jak Jezus Chrystus. Amen. Ojciec, Syn i Duch Święty są zgodni. Tak? Amen. Chcę usłyszeć głośno. Amen. Amen. No. Nie mają schizofrenii. Amen? Amen. 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 Ich królestwo nie jest podzielone. Amen? Amen. No właśnie. Nie zaprzeczają sobie. Amen. Są zgodni. Amen. To trójeczka jest zgodna. Tam panuje święta zgoda. Chwała Jezusowi. Amen. Amen. Obraz niezmiennego Boga, który jest zawsze ten sam, nigdy się nie zmienia, objawił nam tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Dlatego mówił: kto mnie widzi, widzi i Ojca. Ja, tylko ja jestem prawdziwym Bogiem. Dlatego Jezus ciągle mówił: ja jestem prawdziwym Bogiem. Na mnie patrzcie! Amen. Przed Chrystusem nikt nigdy nie znał prawdziwego Boga. O, wiecie, wyobraźcie sobie taką osobę. Jest koleś, rodzi się. Świat go pochłania i zaczyna studiować. Mądrość tego świata. Przez 40 lat studiuje. Mądrość tego świata. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które oferuje świat. Religioznawstwo, okultyzm, mitologie różne. Jest całkowicie wypełniony światem, tak? Jaki głos Boga będzie w stanie słyszeć taka osoba? Jaki głos? Boga tego świata. No właśnie. Będzie to niezły miks, tak? I ten koleś będzie miał takiego Boga, jaki został ulepiony przez władcę tego świata, te wszystkie instrumenty. Taki głos Boga będzie słyszeć. Będzie słyszeć to wszystko, co było wtłoczone przez niego przez te 40 poprzednich lat. Tak? Zgadza się? O kim mówię? To jest Mojżesz. Czyli ten koleś ma światopogląd. Ma pogląd władcy tego świata. A my mamy mieć co? Mamy mieć niebopogląd, tak? Nie mamy mieć światopoglądów. Mamy mieć niebopoglądy. Więc wyobraźcie sobie takiego kolesia, który studiował te wszystkie rzeczy. Prawo tego świata. Wiecie, on studiował na egipskiej uczelni przez 40 lat. Wszystkie te rzeczy studiował. Czym on miał wypełnioną pamięć? Mądrością tego świata. I takiego Boga potem słyszał, niestety. Musimy być tego świadomi. Prawo zostało nadane przez, no właśnie, tego delikwenta, przez Mojżesza. Ale łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli, wiecie, prawda nie stoi po tej stronie. Prawda stoi po stronie łaski. Zawsze. I jeżeli tu jest napisane, że łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa, to znaczy, że wcześniej nie było prawdy. Stała się dopiero tu. To znaczy, że wcześniej nikt nie znał prawdy, czyli prawdziwego Boga. Bo go nikt nigdy nie widział. Prawda, prawdziwy Bóg został objawiony przez Jezusa Chrystusa dopiero tu. Wcześniej nie było prawdziwego Boga, nie było prawdy na temat Boga. Wcześniej ludzie nie znali prawdy, nie znali prawdziwego Boga. Nikt nigdy go nie widział. Jezus Chrystus go objawił. Objawił nam prawdziwego Boga! Tylko On! I to samo Jan pisze w swoim liście. Zobaczcie. Nikt nigdy, to jest pierwszy list Jana, Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość agape, to jest słowo agape, ku niemu jest w nas doskonała. Czyli nikt nigdy Boga nie widział. Nikt nigdy nie widział Boga agape, Boga kochającego bezinteresownie. W Starym Testamencie jest Bóg kochający bezinteresownie? Nie. Rzadkość. Jeśli widzisz w Starym Testamencie Boga, który kocha warunkowo, to nie jest to ten Bóg. Bo ten Bóg kocha bezwarunkowo. Niezależnie od tego, co zrobisz, jak się zachowujesz, kim jesteś. Kocha Cię takim, jakim jesteś. I gdy Ty go poznasz, to stajesz się na Jego obraz. Ale Jego musisz poznać. Żeby nie było, że cytuję tylko Jana, to zacytuję słowa samego mistrza Jezusa Chrystusa, który w Jana 6:46 mówi tak. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Jedynie On go widział, jedynie On go przedstawia i tylko On o nim świadczy. Co to znaczy ktokolwiek? Czy można tu dać Mojżesza? Można? Ale powiesz, przecież Mojżesz napisał, że widział Boga twarzą w twarz i ten Bóg nadał mu prawo. No to komu wierzysz? Mojżeszowi czy Jezusowi? Musimy zdecydować, komu chcemy wierzyć. Bo Kościół ma po prostu ciągle schizofrenię, ma schizofrenicznego Boga, bo nie wie komu ufać. Bo myśli, że całe pismo jest natchnione i musi brać całe pismo i potem tu czyta, że Mojżesz się widział z Bogiem i nadał mu prawo, a tu czyta Jezusa, a potem znowu Mojżesza i bardziej wierzy Mojżeszowi niż Chrystusowi. A jakiego masz Boga? Jeżeli masz schizofrenicznego Boga, to tu takiego Boga będziesz dorastał. Jeżeli póki nie zdecydujemy, że chcemy mieć tylko jednego prawdziwego Boga, że jesteśmy w jednym prawdziwym Bogu, że ten prawdziwy Bóg jest życiem wiecznym i nie przyjmujemy tylko i wyłącznie jednego Boga, to nie staniemy się na Jego podobieństwo. Nie będziemy słyszeć tylko jednego głosu, a od innych nie zaczniemy uciekać. Będziemy ciągle zamieszani w schizofrenii, jak dzisiejszy Kościół. Czyli musisz zdecydować, komu wierzysz, Mojżeszowi czy Chrystusowi. Musisz podjąć decyzję, jedną, raz na zawsze i zdecydować, że wierzysz tylko i wyłącznie Chrystusowi. I zamknąć całkowicie te wszystkie rzeczy, które mówią zupełnie coś innego na temat Boga. Zobaczcie. Czy tu jest napisane, że prawo zostało nadane przez Boga? Nie, tu jest napisane, że prawo zostało nadane przez Mojżesza. I często, wiecie, słyszę, co ty gadasz? Jak w ogóle możesz tak powiedzieć? Prawo zostało nadane przez Boga. Okej? Poszukajcie takich wersetów w Nowym Testamencie, że sprawy zostały nadane przez Boga. Nie znajdziecie takich wersetów. Za to znajdziecie troszeczkę inne, zupełnie inne. Zobaczcie, czy Jezus tu mówi, na przykład, czy Bóg nie dał wam prawa? Nie, on mówi, czy Mojżesz nie dał wam prawa, a przecież nikt z was nie zachowuje prawa. Dlaczego Jezus nie nazywa prawa Mojżesza Bożym prawem? Dlaczego Jezus nie nazywa prawa Mojżesza swoim prawem? Bo to nie było jego prawo. Gdyby to było, wiecie, jego prawo, to by mówił do faryzeuszy, w moim prawie jest napisane. A mówił, w waszym prawie. W waszym prawie jest napisane. Albo tu. Czyż nie napisano w waszym prawie? Wierzę, głębokami jesteście. Albo tu. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich, nie w moim, w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Oni go znienawidzili bez powodu, wiecie o tym? Znienawidzili Jezusa, a kochali tego, który nadał prawo. Ciekawe, nie? Znienawidzili Jezusa, który był jedno z Ojcem, ale kochali tego, który nadał prawo. Wiecie, Jezus Chrystus objawił nam prawdziwego Boga. Jednorodzony Syn, będący na łonie Ojca, go objawił. Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jezus Chrystus objawił prawdziwe oblicze Boga. Objawił nam prawdziwego Boga i prawdziwe prawo, prawo ducha. Amen? Prawo miłości. Po to przyszedł, żeby objawić nam Boga jako miłość. Jego prawo, prawdziwe prawo Boga. Miłość dla nas. Bezinteresowną miłość, nie ludzką, która ciągle chce coś w zamian. Bezinteresowną, która jest rozlewana w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszym mięsistym sercu. I tam mamy się udać, i tam mamy poznawać prawdziwego Boga, tej właśnie miłości, kąpać się w nim. I w tym nowym umyśle mamy poznawać prawdziwego Boga. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam właśnie ten umysł, to serce, tą podświadomość. Byśmy poznawali prawdziwego Boga, że jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu Jezusie Chrystusie. I On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jeżeli Jan 3 razy w jednym wersecie, wiecie, mówi o tym, to znaczy, że to ma znaczenie. To znaczy, że tylko Bóg Nowego Testamentu jest prawdziwym Bogiem. Wcześniej nie było prawdziwego Boga. Jezus dał nam umysł Chrystusowy, czyli nowy, trzeźwy umysł. Ducha trzeźwego myślenia, tak? W agape nie ma bojaźni, wszak doskonała agape usuwa bojaźń. Bóg jest agape. Prawdziwy Bóg agape. Mamy poznawać tego Boga i wtedy doskonała agape usuwa z nas bojaźń. Całkowitą bojaźń. Bo co? Bo bojaźń z czym się kojarzy? Drży przed karą. Ona jest związana ściśle z prawem. A w prawie jest kara za każde twoje przestępstwo. Kto więc się boi, czyli ktoś, kto jest pod prawem, dalej trzyma się Pisma, dalej trzyma się tego wszystkiego, dalej jest zamknięty w niewolę Pisma, ten się boi i nie jest doskonały w agape, bo nie poznaje kogo? Prawdziwego Boga, który jest miłością! Amen. Amen? Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Duch bojaźni jest związany tylko i wyłącznie ze Starym Przymierzem i tamtym Bogiem, bo on chciał ciągle strachu, bo w ten sposób tylko on mógł wychowywać ludzi. Ale nowy Bóg nie chce strachu. Bojaźń Boża to nie jest strach przed Bogiem. Bojaźń Boża to jest strach przed poleganiem na czymkolwiek, co nie jest Bóg, czym nie jest Bóg, czym nie jest prawdziwy Bóg. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i agape, i trzeźwego myślenia. Po to nam dał Bóg ten nowy umysł, trzeźwe myślenie, byśmy właśnie zaczęli oddzierać ostrzem miecza Słowa Bożego wszystkie rzeczy, które nam nie pasują do Jezusa Chrystusa i wyrzucali je na śmietnik. Amen? Wtedy będziemy dorastać do prawidłowego obrazu Boga. Nie będziemy się zmagać. Będziemy się zmieniać na obraz miłości, bezinteresownej miłości. Będziemy kochać innych. Nie będziemy w nich szukać niczego złego. Nie będziemy im wytykać błędów, bo te belki wypadną z naszych oczodołów. Nie będziemy widzieć już żadnych drzask. Będziemy jak Chrystus. Przecież dlaczego Chrystus nigdy nie zgrzeszył? bo nigdy nikogo nie potępił. Jak poznacie prawdziwe oblicze Boga, przestacie potępiać, przestaniecie robić głupie rzeczy. Przestaniecie potępiać innych. Jak potępiamy innych, to jest rzut bumerangiem, który zawsze wróci. I zrobimy coś głupiego. A jak nie potępiasz nikogo, to przestaniesz robić głupie rzeczy, bo nie wraca bumerang. Tak to działa. Czyli Jezus dał nam umysł Chrystusowy, nowe serce, nową podświadomość, niebo w nas. Przecież to serce jest nieskończone. Jesteście jak kineskop, który nie eksploduje, tylko imploduje. Tam jest wszystko w was. Tam siedzi Bóg w niebie, na tronie. Jezus obok. I wy się tam macie udać i go poznawać. Prawdziwego Boga. Amen? I wchodzi do serduszka. Tam jest zagrane. Halleluja, halleluja. I tańczysz przed tronem łaski. Masz tam wchodzić, bo tam masz dostęp. Zasłona została zerwana z góry na dół. Wchodzisz tam i po prostu obcujesz samym Bogiem. Tak? Amen. Amen. Prawdziwym Bogiem, a nie tym, wiecie. Czyli tak, Jezus jest drogą, tak? Drogą do czego? Do relacji, statusie. Prawdziwym statusie. Z Ojcem, który jest w niebie. On jest w niebie. Amen? Amen. I wiecie, jest teraz 6. dzień tygodnia. Zbliża się szabat, tak? Czyli nas w przestrzeni dziejów... Wiecie, że mamy 5777 rok według kalendarza hebrajskiego? Czyli jesteśmy gdzieś tu. Zbliża się szabat. 18. Zaczyna się robić ciemno. Zaczyna się robić szabat. Jesteśmy tu. Zobaczcie. Jesteśmy w 6. dniu. Po 6 dniach. Halleluja. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden porusznik na ziemi nie wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, który rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. Wiecie, strach to jest domena Starego Przymierza. Ty nie wiesz, co mówisz. Lecisz głupoty. I zjawił się obłok zasłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos statusia, który jest w niebie, który powiedział: to jest Syn mój umiłowany, Jego. Nie, Jego. Słuchajcie. Amen. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. To ma zniknąć z waszego życia. Amen. Mojżesz, symbolizujący prawo, i Eliasz, symbolizujący proroków, ma zniknąć z waszego życia. Tego macie słuchać. Tego tylko widzieć. Tego tylko słuchać. Tego tylko macie widzieć. To jest jedno. Macie odciąć głowę. Eliasz, głowa Eliasza, głowa Mojżesza ma zostać odcięta i ma być na półmisku. Macie tylko jedną głowę. Amen? Jesteście ciałem Chrystusa, a nie Mojżesza i Eliasza, jak większość Kościoła w dzisiejszych czasach. Czyli tak, nikogo już nie masz widzieć i słyszeć, tylko Jezusa Chrystusa. Jezus jest obrazem Boga, w którym nie ma żadnej ciemności, żadnego zaćmienia. Tak? Jak pisze Jakub. Żadnego cienia. Żadnego zaćmienia, żadnego cienia. Ale to były cienie. To były cienie Jezusa, tak? Ale my nie mamy już się skupiać na cieniach. To są tylko cienie spraw przyszłych. Ale rzeczywistością jest... Chrystus jest napisany w naszych Bibliach, ale w oryginale jest ciało Chrystusa, czyli my wszyscy. To jest rzeczywistość. Ciało Chrystusa, który ma jedną głowę. Nie jesteśmy ciałem Mojżesza, nie mamy umysłu mojżeszowego, nie. My mamy umysł Chrystusowy, jesteśmy ciałem Chrystusa. To wszystko musi wylecieć na zbity pysk z naszego życia, z naszej świadomości, żeby jej nie zatwardzać. To jest nasz Bóg, jedyny prawdziwy Bóg i Jego mamy się trzymać. Amen! Amen! Czyli tak, mamy umysł Chrystusa, bo umysł Mojżesza jest wypełniony czym? Strachem. Tam się ciągle boisz. Ale jeszcze do zbawienia się go nie ma. Chyba by już nie miał. No nie. Przyjdź do konfesjonału. Nie! Tu masz niezachwianą pewność, że w dzień sądu masz po prostu nic ci nie dotknie. Bo Chrystus wziął za ciebie wszystko, całą karę. I jesteś ciałem Chrystusa. Więc masz się wydoskonalać w tejże miłości. Porzucić lęk, ducha bojaźni, ściśle powiązanego ze Starym Przymierzem. A słuchać tylko samego Jezusa Chrystusa. To i cię zapomni. A tu masz Chrystusa. Zobaczcie. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. Tam jest ciągle strach. W Starym Przymierzu jest strach. Chcecie się bać? Nie. Oglądaliście w dzieciństwie te horrory i lubicie się bać? Wiecie, wielu chrześcijan ogląda horrory i potem nie umie się przestać bać. I chcą się bać. O, ten strach to mnie dyscyplinuje. Tak. Ja się tak zmieniam wtedy. Jeśli tak boję tego Boga, to ja się tak zmieniam. To jest motywacja fajna. To nie jest żadna motywacja. Motywacją ma być tylko i wyłącznie agape. Tak? Miłość. Bezinteresowna miłość. Tylko samego Jezusa możesz słuchać. On jest obrazem miłości, prawdziwego Boga. Takiego wiecie oceanu miłości, gdzie macie się rozpływać. Nie w strachu? Wiecie, Bóg Ojciec, który jest w niebie, wiedział, co było grane. Że ta atmosfera strachu, nakręcana przez bogów, przez małe by, tak? Że ta atmosfera po prostu odrabiających go, udających Boga doprowadziła do tego, że pisma były przesiąknięte opisem Boga, który kocha miłością warunkową. Ale my to mamy przekreślić. Nie ma już miłości warunkowej. Nie ma takiego Boga. Nie było takiego Boga, nigdy nie był. Bo Bóg jest niezmienny i jest taki jak kto? To jest mój Syn umiłowany Jego, słuchajcie, jak Jezus Chrystus. Pisma, czyli to nie ma więcej na nas wpływu. Byliśmy zamknięci w niewolę Pisma, ale już nie jesteśmy zamknięci w niewolę Pisma. Jesteśmy uwolnieni, bo Bóg, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, przybił do krzyża prawo, czyli Pisma. Nie jesteśmy już zamknięci w Pismach. Mamy Słowo Boże mieszkające w naszych wnętrzach. Duch Święty mówi do nas Słowo Boże. Mamy bardziej ufać właśnie temu Słowu Bożemu, a nie tym, co jest napisane. Zobaczcie, jak można słyszeć Boga, a za 5 minut słyszeć szatana. Jezus siadł sobie kiedyś na trawce ze swoimi uczniami i zadał im pytanie. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymek. O, zawsze pierwszy odpowiada, nie? A odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu odparł. Odrzekł. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, czyli cielesny umysł, świadomość. Lecz, co? Ojciec, który jest w niebie. Amen? Wiecie, Piotr usłyszał i... No. 5 minut później Jezus powiedział, że musi wiele wycierpieć i zostać zabity. Wziął go na bok i zaczął mu robić wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się, rzekł do Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie. Grubo, nie? Bo jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wiecie, jeżeli w obecności samego Jezusa w ciągu kilku minut, w ciągu kilku chwil możesz słyszeć raz głos Boga, prawdziwego Boga, który jest w niebie, a raz głos szatana, to co dopiero w Starym Przymierzu, gdzie nikt nie chodził z Chrystusem. Amen? Amen. Wiecie, ja naprawdę wierzę, że ludzie w Starym Przymierzu wierzyli, że słyszą głos Boga. Oni byli przekonani w 100%, że słyszą głos Boga. Ale jak nie masz oryginalnej stówy, to każdy ci jest w stanie wcisnąć falsyfikat. Dopiero gdy masz porównanie, dostajesz prawdziwą stówę, to wiesz, że wszystkie inne stówy są podróbą, tak? Po to przyszła stówa, po to przyszło Słowo Boże, po to przyszedł Jezus Chrystus, żebyśmy wszystko do Niego porównali. Co nam nie pasuje, wyrzucili każdy falsyfikat. Syn powiedział, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tak? Więc jeśli porównamy obie postacie, Jezusa i Ojca ze Starego Testamentu, to powinny być jednakowe, tak? No nie są. Popatrzcie. Zobaczymy teraz, przyjrzymy się dwóm identycznym sytuacjom. Obie są po nadaniu prawa. Pierwsza, gdy 50 dni po krzyżu Pan Bóg nasz dał nam prawo ducha, czyli zesłał Ducha Świętego. A druga, gdy 50 dni po wyjściu z Egiptu Pan Bóg Izraela nadał prawo Mojżeszowi. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przyjęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Nawróćcie się, czyli zmieńcie myślenie, i niech każdy z was okrzyknie w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła nasz Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Znamienne słowa. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. Przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. To jest 50 dni po tym, jak Baranek Boży został ukrzyżowany. Pan Bóg nasz. A to jest sytuacja, kiedy Bóg Izraela nadaje prawo Mojżeszowi. A Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce, rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablicę i potłukł je u podnóża góry. To jest ten moment, kiedy człowiek w jednym momencie łamie wszystkie 10 przykazań. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: tak mówi Pan Bóg Izraela. Zobaczcie, Bóg Izraela i co mówi. Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przyjdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie. Kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego, synowie Lewego uczynili według rozkazu Mojżesza, zabito w tym dniu około 3000 mężów. Czy pasuje wam to do tego? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czy pasuje wam to do tego? Zadajcie sobie pytanie, zadajcie pytanie Duchowi Świętemu. Po to go macie, żeby go pytać o takie rzeczy. Czy to jest ten sam Bóg? Czy widzicie tu schizofrenię? Czy Jezus i Bóg Izraela jedno są? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zobaczcie, Pismo pokazuje też sytuację, gdzie oni musieli mieć świadomość, że słyszą fałszywego Boga, że słyszą nieprawdziwego Boga. Zaraz wam to pokażę. Na przykładzie Bileama. Zobaczcie. Wiecie, pamiętacie tę sytuację, kiedy do proroka Bileama, który rozmawiał z Bogiem, a przynajmniej tak twierdził, że rozmawiał z Bogiem, przyszli posłańcy od Balaka, by ten przeklął lud izraelski. Co na to powiedział Bileam? Zobaczcie. Pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź według tego, co mi Pan powie. Pozostali więc książęta Moabitów u Balaama. Przyszedł Bóg do Balaama i rzekł. Bóg przychodził do Balaama w nocy. I rzekł, cóż to za mężowie są u ciebie? Balaam odpowiedział Bogu. Balak, syn Sipora, który Moabitów przesłał do mnie wiadomość. Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi. Przyjdź, a przeklij ich, abym mógł z nimi walczyć i wypędzić ich. Na to rzekł Bóg do Balaama. Nie możesz iść z nimi. Zapamiętajcie to dobrze. I nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem jest on błogosławiony. Gdy powstał Balaam, następnego poranka rzekł do książąt Balaka. Wracajcie do swego kraju, gdyż Pan nie pozwolił mi iść z wami. Czyli tak, zobaczcie. Bóg mu powiedział, nie możesz iść z nim. Ja mu powiedział, Pan nie dozwolił mi iść z wami. Tak? Okay. Czy Bóg jest niezmienny? Jest. Tak. Czy Bóg mówi coś, a potem sobie zaprzecza? Nie. Okay. Czyli tak, zobaczcie. Balak posłał do niego jeszcze znamienitszych ludzi z jeszcze większą ofertą srebra i złota za tą przysługę. Co się stało? Przyjdźże i przeklnij mi ten lud. Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowy. Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, no to była spora suma. To przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Pana, Boga mojego, zarówno w małych rzeczach, jak i w wielkich. Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Pan tym razem mi powie. No wiecie, cały pałac to jest kupa złota i srebra. Więc zostańcie na noc, może Bóg powie co innego. W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu, skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań, a idź z nimi. Lecz uczynisz tylko to, co ci powiem. Stał więc Balaam rano, osiadał swoją muślicę, pojechał z księżytami Moabu. Okej, co jest dalej? Czyli co, Bóg zmienił zdanie? Nie, to diabeł manipuluje ludźmi za pomocą emocji. Wiecie, chciwość. Tak? Chciwość zatwardziła serce i nie słyszał prawdziwego głosu Boga. Tylko widział pałac pełen złota. Okej. Zobaczcie, co było dalej. Gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego i jedzie na tej oślicy, nie? Gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Anioł Pana stanął naprzeciwko tego osła. Nie wiem, kto był osłem. Osioł jechał na ośle. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Wtedy otworzył Pan oczy Balaama i zobaczył on anioła Pana stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku. Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi. Anioł zaś Pana rzekł do niego. Czemu aż 3 razy zbiłeś swoją oślicę? Jestem tym, który przyszedł, aby bronić przyjazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna. Kiedy Balaam słyszał głos Boga? Tu? Czy tu? Czy rozumiecie? Jakiego Boga za drugim razem słyszał Bileam? Przeciwnika. No właśnie. Co jest prawdą? To jest prawdą? Czy to jest prawdą? Musimy zadawać pytania, musimy myśleć. Mamy umysł trzeźwego myślenia, tak? Miecz słowa musi rozdzielać nam pismo i musimy patrzeć na pismo i patrzeć, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz, gdzie jest prawdziwy Bóg, a gdzie jest fałszywy Bóg, tak? To, że całe pismo jest natchnione, nie oznacza, że wszystko w tym piśmie jest napisane prawdą i głosem Boga, prawdziwego Boga. Amen? Amen. Czyli jaki mamy wyciągnąć z tego wniosek? Że nie wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, w natchnionym piśmie, jest usłyszane od prawdziwego Boga. Amen? Amen. Okej, ale powiesz, że Bileam to był taki ktoś mały, mało znany w Biblii. Dobrze, no to popatrzmy na kogoś większego. Nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy. Znajdziemy sobie największego. jest większy od Jana. Jeżeli najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Czyli zobaczcie, jeżeli tu jest najmniejszy w Królestwie Bożym, to Jan jest mniejszy, tak? Ale jest największy spośród wszystkich, którzy byli w Starym Testamencie. Zgadza się? Jan Chrzciciel. Kim był Jan Chrzciciel? Też, ale zobaczcie. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtownie zdobywają je. Wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, chcecie przyjąć? A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem. Jan Chrzciciel był Eliaszem. Amen. I był większy od największy w Starym Testamencie, tak? Czyli był większy od Izajasza, Jeremiasza, Mojżesza. Tak? No dobrze, no to zobaczmy, jak ten Jan Chrzciciel, jak ten Eliasz słyszał głos Boga. Jakiego Boga słyszał? Zobaczcie. Kiedy Ahab odpowiedział Izabel wszystko, co Eliasz uczynił i jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izabel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izabel. Niech to sprawią bogowie, przez małe i tamto odrzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak z życiem każdego z nich. Wtedy Eliasz zląkł się. Znamienne dla Starego Przymierza, prawda? Znowu strach. Zobaczcie, co się dzieje, jak jest strach. Powstał i ratując się ucieczką, przyszedł do Berszeby w Judzie i tam pozostawił swego sługę. A sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy usiadł pod jednym z jałowców i pragnąc umrzeć, rzekł. Pragnął umrzeć, miał myśli samobójcze. Strach doprowadza do takich rzeczy. Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: wstań i jedz, Eliasz. Wstań i jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Powtórnie anioł pański wrócił i trącając go powiedział: wstań i jedź, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił, następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. W Starym Przymierzu ludzie są atakowani przez ducha bojaźni i robią głupie rzeczy. Ten duch bojaźni odbiera im zdolność trzeźwego myślenia. I wtedy nie słyszą prawidłowo głosu. Nie słyszą głosu prawdziwego Boga. Zobaczcie, kto przez tego anioła kazał Eliaszowi wstać, jeść i udać się w długą drogę? Bóg Ojciec? Czytajmy dalej. Szedł 40 dni, 40 nocy. Tam wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił: co ty tu robisz, Eliaszu? Zobaczcie, on był zamroczony. Miał gotową formułkę, on nawet nie zrozumiał pytania. On nawet nie zrozumiał, że Bóg mu tam nie kazał iść. Co ty tu robisz, Eliaszu? A on co mówi? A on odpowiedział: żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana, Boga zastępów. Izraelici opuścili twoje przymierze, rozwalili twoje ołtarze, twoich proroków, zabili mieczem. Także ja sam tylko pozostałem, a oni godzą jeszcze na moje życie. Wtedy rzekł: wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana, a oto Pan przechodził. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: co ty tu robisz, Eliaszu? A znowu to samo. Izraelici rozpędzili się o chwałę Pana, Boga zastępów. Izraelici... rozumiecie? Kiedy słyszał? Kiedy jest prawdziwy Bóg? Tu słyszy prawdziwego Boga? Czy tu słyszy prawdziwego Boga? Wstań, jedź i... Wiecie, musimy zrozumieć, że ludzie w Starym Przymierzu, jeżeli Jezus chodzi z Piotrem ramię w ramię i ten Piotr słyszy nieprawdziwego Boga, to co dopiero ludzie w Starym Przymierzu, którzy w ogóle nie znali Chrystusa. Musimy mieć tego świadomość, ludzie. Musimy mieć tego świadomość, mocną świadomość, To nie chodzi o to, żebyśmy podważali Pisma, nie chodzi o to, żebyśmy podważali Stary Testament, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli umysł, trzeźwy umysł, trzeźwo patrzyli na to wszystko, tak? Czyli tak, nasz Ojciec, czy ten Bóg jest zmienny? Ten Bóg jest zmienny, tak? Ale nasz Bóg jest w niebie, nie jest zmienny. Ty jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca. Ja, Pan, nie zmieniam się. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. Tak jak Jezus Chrystus, tak jest Bóg. Amen. Amen. Wiecie, to jak to się stało, że człowiek, który jest stworzony na obraz Boga, niezmiennego Boga, stał się taki zmienny? Wiecie dlaczego? No właśnie. Bo mamy nieprawdziwy obraz Boga i na taki obraz dorastamy. I musimy go wywalić na zbity pysk. Bo Bóg przez mały b Starego Testamentu jest totalnie schizofreniczny i zmienny. Oto kilka przykładów. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży stworzył go. Stworzył mężczyznę i niewiastę. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Wiecie, jak Bóg stwarzał wszystkie rzeczy, to mówił, że to jest dobre. Jak stworzył człowieka, to powiedział, że to jest bardzo dobre. Nie wiem, czy to łapiecie. Dobry Bóg powiedział, że my jesteśmy bardzo dobrzy. Czy to wam pasuje do Chrystusa? Okej. Bóg jest niezmienny? Nie. Czy Bóg jest niezmienny i taki sam na wieki? No właśnie. Okej, to zobaczmy. 6 rozdziałów dalej. Kiedy Pan widział, że wielka jest nieprawość ludzi na ziemi, że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi. Zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Czy widzicie schizofrenię? Głęboko. Sami zadajcie sobie pytanie i zadajcie pytanie Duchowi Świętemu. Czy ten Bóg mówi prawdę? Czy jednak kłamie? Z jakim Bogiem mamy do czynienia tu? I z jakim Panem mamy do czynienia tu? Wiecie, Bóg jest alfą i omegą. Zgadza się? Stworzył człowieka. Powiedział, że to jest bardzo dobre. 6 rozdziałów później powiedział, że żałuje, że tego zrobił. Bóg, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem, wie wszystko, co się będzie działo. Pytajcie Ducha Świętego. Okej, idźmy dalej. Jak ten niezmienny Bóg już zgładził tych ludzi, tak, na tej ziemi, zalał to wszystko wodą, utopił ich, to co mówi? Zobaczcie, co mówi. Znowu odmiana, ulżyło mu. Spuścił wodę w kiblu, po prostu wszystkich zalał i już teraz dobrze. Halleluja. Rzekł tedy Pan w sercu swoim. Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja chcę wierzyć w Boga, który nie jest schizofrenikiem. Bo jak będę wierzył w Boga, który jest schizofrenikiem, to sam będę schizofrenikiem. A ja nie chcę być schizofrenikiem. Więc otwieram moje serce, wywalam tam wszystko, co jest niezgodne z Chrystusem. Ja chcę poznać Boga, który jest tylko dobry i który jest tylko miłością. Żeby nie być schizofrenikiem. Amen. Bóg jest niezmienny i ten sam na wieki. Amen? Na wieki? Na wieki. 11 rozdziałów dalej. Wtedy Pan już nigdy nie będę niszczył żadnej istoty żyjącej. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinności. Schizofrenia? To jest. Sami zadajcie sobie pytanie. Z kim mamy tu do czynienia? Czy widzicie, że ten Pan Starego Testamentu kłamie? A przynajmniej nie trzyma się prawdy. Czy nie ma w nim prawdy? Tak? Najpierw stwierdza, że już nigdy nikogo nie zabije, po czym staje się zabójcą. Macie Ducha Świętego i musicie po prostu zadawać mu pytania. Duchu Święty, zadajcie mu pytanie. Duchu Święty, czy jesteś schizofrenikiem? Boże Ojcze, czy jesteś schizofrenikiem? Jezu Chryste, czy jesteś schizofrenikiem? Na pewno wam odpowiedzą. Wiecie, że ten ktoś był od początku zabójcą? Prawdy w nim nie ma, jak widzicie. Oto, co Jezus powiedział do ludzi, którzy wierzyli, że to jest ich ojciec. Wy macie diabła za ojca. I chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą. I wprawdzie nie wytrwał, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Wiecie, ten ktoś mówi, że nigdy nikogo nie zniszczy, a 11 rozdziałów później zniszczył wszystkich mieszkańców. Czy pasuje wam to do Chrystusa, który objawił nam prawdziwą naturę Boga? Dokładnie taki, jaki jest Chrystus, taki sam jest Bóg Ojciec. Amen? Amen. Dokładnie taki sam? Toczka w toczkę? Kropka w kropkę? Bo są tego samego ducha. Są jednym duchem. To, co ich łączy, to duch. Właśnie. Tak? Są jednym duchem. Musicie sami zdecydować, komu chcecie zaufać. Mojżeszowi, opisującego, który opisuje schizofrenicznego Boga, czy Jezusowi Chrystusowi, który był jednym duchem z prawdziwym Ojcem. Bo kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Tu jest napisane przez Mojżesza, że sam Pan z nieba zniszczył wszystkich mieszkańców i spuścił ogień, tak? Do Sodomy i Gomory. Ojciec i Syn jedno są. Są tego samego ducha. Bo Jezus Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki. Czyli jaki jest Jezus Chrystus? Ten sam na wieki. Taki sam jest Bóg, tak? Ojciec, ten sam na wieki. I taki sam jest Duch Święty. Ten sam na wieki. Ten sam Duch Święty, który wypełnia nas dziś i potwierdza wam to, co do was mówię, bo nie wierzę, że nie potwierdza. Ten sam Duch wypełniał Jezusa Chrystusa, gdy stał pod wioską Samarytan. I ten sam Duch był za czasów Sodomy i Gomory. I on jest niezmienny. Ten sam na wieki. I taka sytuacja. Wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? On obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Jezus był jednego ducha z Ojcem. Ten sam duch, z którym był tutaj, pod tą wioską, ten sam duch był za czasów Sodomy i Gomory. Sami zadajcie sobie pytanie, jaki duch spuścił ogień na Sodomę i Gomorę. Pytajcie Ducha Świętego. Oto, co Jezus powiedział o Ojcu, który jest w niebie. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Ilu z was ma dzieci? Gdy to dziecko prosi was o kanapkę, to dacie mu kamień? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Wiecie, jakiego mamy Boga, tak się będziemy zachowywać, tak? Zobaczcie, oto jakiego Boga miał Elizeusz. Zdecydujcie sami, czy jego Bóg to jest Ojciec Jezusa. Elizeusz stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego zgardliwie, mówiąc do niego: przyjdź do łysku, przyjdź do łysku. Straszne, nie? On zaś odwrócił się, spojrzał na nich, przeklął ich imię pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. Czy wysłalibyście niedźwiedzie, by zażarły 42 dzieci? Zrobilibyście to? Za to, że powiedzieli do kogoś błysku? Jeśli wy, choć źli jesteście, przenigdy byście tego nie zrobili, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie. Ta-da! Zadawajcie pytania Duchowi Świętemu. Nie słuchajcie mnie. Nie słuchajcie mnie, ludzie. Pytajcie Ducha Świętego. Wiecie, werset, który mówi, że całe Pismo jest natchnione przez Boga, nie oznacza, że wszystko, co jest napisane w Starym Testamencie, jest opisem działania prawdziwego Boga. Musimy mieć tego świadomość. Po to mamy słowo ostre jak miecz obosieczny. I to wszystko wycinać i wyrzucać. Zobaczcie, oto kilka przykładów. Oto kilka przykazań nadanych przez kogo? Przez prawdziwego czy fałszywego Boga? Sami zdecydujcie. Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. To przykazanie pobudza do odwetu i nienawiści, tak? Mhm. Pasuje wam to do prawdziwego Boga? Oko za oko, zło za zło. Zło dobrem. No właśnie. Dalej. Jeśli cię bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, zbliży się żona jednego z nich, uważajcie żony, chcąc wyrwać męża z rąk bijącego, wyciągnie rękę i chwyci go za... części wstydliwe. Odetniesz jej rękę. Nie będzie twe oko miało litości. Czy pasuje wam to do prawdziwego Boga? Pasuje do Koranu. Musisz być bezlitosny, czyli to przykazanie każe ci być bezlitosnym. Pasuje to wam do prawdziwego Boga? Okej, lecimy dalej. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, macie takich synów? Nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak, że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny. Ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy. Co się tam dzieje? Wtedy mężowie tego miasta będą kamieniowali go, aż umrze. Usuniesz zło pośród siebie. A cały Izrael usłyszy o tym. Ulęknij się. Czy Bóg, który cię usynowił, dał ci Ducha Świętego wołającego w twoim wnętrzu Abba, Ojcze, mógł nadać to przykazanie? Nie. To przykazanie mówi, że twój nieposłuszny syn jest twoim nieprzyjacielem. Należy go zabić. Należy go ukamienować. Czy pasuje wam to do prawdziwego Boga? Który Bóg, powiedzcie mi, który Bóg, prawdziwy czy Bóg tego świata dał to przykazanie? Że masz wybić ząb za ząb, wybić oko za oko, wyrządzić zło za zło. Który Bóg, prawdziwy czy Bóg tego świata, nadał przykazanie, że twoja żona ma chodzić bez ręki, gdy ktoś cię tłucze, ona cię wyciągnie z opresji? Jaki Bóg każe ci robić takie rzeczy z twoim dzieckiem, które jest nieposłuszne? Prawdziwy Bóg czy Bóg tego świata? Wiecie, prawo tego świata w sądach ma więcej miłosierdzia niż to. Widzicie to? Bóg tego świata, który stworzył sądy, ma więcej miłosierdzia niż obraz Boga, jaki nam wymalował. Dlatego ludzie bluźnią imieniu Bożemu i uciekają w New Age, uciekają po prostu w hinduizm, buddyzm, nie wiadomo co, bo mają dość takiego Boga. A my się staramy Go ciągle usprawiedliwiać. Amen. Amen. Pokażmy Chrystusa. Pokażmy prawdziwego Boga. Pokażmy, że jest jeden, tylko i wyłącznie Bóg. Nie ma żadnego innego. Wejdźmy z nimi na tę górę przemienienia i pokażmy im, że jest tylko Jezus Chrystus. Nie ma już żadnego Mojżesza, nie ma żadnego Eliasza. Nie ma tych wszystkich rzeczy opisujących Boga przez małe b, przez ludzi, którzy nigdy Go nie widzieli. Czy Jezus jest jedno z tą osobą, która nadała to przykazanie? Nie. Oto słowa Jezusa. Słyszeliście, że powiedziano. Słyszeliście, że powiedziano. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam. Miłujcie wszystkich nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Dlaczego On to ciągle podkreśla? Zastanówcie się. Dlaczego dodawał do tego słowa końcóweczkę? Czy śmiem twierdzić po słowach Chrystusa, że to przykazanie nie jest nadane przez Jego Ojca. Amen. Bo nie pasuje mi do tego, co mówi tutaj Chrystus. Co ja mam robić, żeby być synem Ojca mojego, który jest w niebie? Mam robić zupełnie coś innego niż prawo, które nadane było przez jakiegoś Ojca. Ale nie Ojca Jezusa Chrystusa i nie mojego Ojca. Amen? Amen. To jest to, co my mamy robić? Miłujcie naszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy nas prześladują. Tak będziemy synami Ojca naszego, który jest w niebie. Wiecie, że prawo kazało składać ofiary, tak? Komu? Naszemu Ojcu? Który jest w niebie? Zobaczcie komu. Nic nie powiedziałem, ani nie nakazałem waszym przodkom. Jeremiasz usłyszał nagle głos prawdziwego Boga. Patrzcie, jaki głos. Nic nie powiedziałem, ani nie nakazałem waszym przodkom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, co do ofiar całopalnych i krwawych. Lecz co? Lecz dałem im tylko jedno, tylko przykazanie. Słuchajcie głosu mojego, a będę waszym Bogiem. Wy zaś będziecie mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło. Bo to jest przykazanie Boga. Nic nie mówił o tym. Bóg Ojciec nic nie mówił Izraelitom na temat ofiar całopalnych i krwawych. On nie chciał żadnych ofiar i nie podobały mu się, o tym samym jest w Hebrajczykach, ofiar darów, całopaleń i ofiar za grzech. Nie chciałeś i nie podobałeś. choć składa się je na podstawie czego? Prawa. Pisma. Wszystko zostało poddane pismu. Nie wolę grzechu. Nie wolę prawa. Ale z pisma, z prawa wyzwoliło nas Słowo Boże. Słowo Boże jest tym, co nas wyzwala. Pismo jest tym, co nas zamyka w niewolę. Litera zabija. Duch zaś ożywia. A Duch jest jedno z Chrystusem. Amen? Amen. Czyli tak, zobaczcie. Choć składa się je na podstawie prawa. Powiedzcie mi taką rzecz. Jako chrześcijanie złożylibyście kiedykolwiek ofiarę diabłu? Raczej nie. Nie? Nie. Na pewno? Nawet nie chcemy. Raczej nie. Wiecie, że na podstawie prawa składało się pewną jedną ofiarę jednej bardzo szczególnej personie? Zobaczcie komu. Komu prawo nakazywało składać ofiarę? Aaron od społeczności Izraelitów weźmie 2 kozły na ofiarę przebłagalną. Następnie Aaron rzuci losy o 2 kozły. Jeden los dla Pana, drugi dla Azazela. Potem Aaron przyprowadzi kozła wylosowanego dla Pana i złoży go na ofiarę przebłagalną. Kozła wylosowanego dla Azazela postawi żywego przed Panem, aby dokonać na nim przebłagania. A potem wypędzi go dla Azazela na pustynię. Taka ofiara dla Azazela. I to jest jedyne miejsce o Azazelu w całej Biblii. I nie wiemy, kto to jest Azazel, więc co? Więc musimy sprawdzać w apokryfie, kto to jest Azazel. I pisze o nim, wyobraźcie sobie, w Henocha. W księdze Henocha pisze, kto to jest Azazel. Proszę bardzo, kim był Azazel? Azazel to była jedna z tych czerwonych postaci. Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie. Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech. Niezły ancymonek, co? Zwiąż Azazela za ręce i nogi, wrzuć go do ciemności, otwórz pustynię, która jest w Dudael, i wyrzuć go tam. Czyli jeden kozioł był dla Boga, a drugi kozioł był dla Azazela. Dla diabła prawo kazało składać taką ofiarę. I wiecie, gdy przyszedł Jezus, to czytał całe Pismo jak instrukcję obsługi, żeby nas uwolnić od Pisma. Słowo czytało Pismo, żeby nas uwolnić od Pisma. Alleluja. I musiało wypełnić wszystkie ofiary, również to. Bo On nas wykupił od Boga tego świata. Kiedy On to zrobił? Gdzie On poszedł zaraz po Jordanie? Na 40 dni. I z kim rozmawiał? Co za Azazelem gadał? To Jemu powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem Bożym. My mamy żyć Słowem Bożym, a nie Pismem. Amen. Słowo Boże wyzwoliło nas z Pisma. Czyli tak, Azazel to był upadły anioł, spętany i zamknięty na pustyni, a prawo dane przez Mojżesza nakazywało składać dla niego rok w rok kozła w ofierze. Takie oto prawo zostało nadane przez Mojżesza na górze. Przez kogo? Przez Boga Ojca? Nie. Absolutnie nie. To anioły dały Mojżeszowi zakon, czyli prawo. Powiedział o tym Szczepan w swojej jedynej i ostatniej mowie. Jak tylko to powiedział, to czopak. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali? A nie przestrzegaliście go. Wiecie, Bóg odwrócił się od nich, bo Izraelici zaczęli czcić aniołów, czyli bogów przez małe b. Czyli wojsko niebieskie, a nie naszego Ojca, który jest w niebie. Wówczas to zrobili sobie cielca i złożyli ofiarę bałwanowi i ucieszyli się dziełom swoich rąk. Ale Bóg odwrócił się od nich i dozwolił, że czcili wojsko niebieskie. Jak napisano w Księdze Proroków, czy składaliście mi ofiary i dary na pustyni przez lat 40 domu Izraela? Obnosiliście raczej namiot Molocha, gwiazdkę bożka Ramfama. To jest gwiazda bożka Ramfama. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie, że Dawid miał jakąś gwiazdę. I gwiazdę bożka Ramfama, wyobrażenia, które zrobiliście, aby im cześć oddawać. Takiemu ojcu składali ofiary, takiego ojca mieli, ojca tego świata, i jemu oddawali cześć. Jemu cześć oddawali. Jak myślicie, dlaczego Jezus tak podkreślał i mówił o Ojcu naszym, który jest w niebie? Dlaczego? Kazał nawet się tak modlić. Czy po tym wykładzie, jak zaczniecie pytać o to Ducha Świętego, gwarantuję wam, że będziecie bardzo podkreślać teraz, gdy się będziecie zwracać do Ojca, że On jest w niebie. Bo to będzie bardzo podkreślać waszą determinację do tego, żeby On się wam objawił. Ten jedyny Bóg ma się wam objawić. Dlatego mamy się modlić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. To nie jest bez przyczyny. Tych wszystkich wersetów. Niech się święci imię Twoje. Nie każdy, który mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Zobaczcie, ile ludzi spełnia wolę innego Ojca. I usłyszą od prawdziwego Ojca, co? Nigdy. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed Ojcem moim, który jest w niebie. Kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest bratem, siostrą i matką. Rozumiecie? Albowiem nie objawiły Ci tego ciała i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Aniołowie i w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie. To Jezus mówi do Was. Tak? Ojciec Wasz, który jest w niebie. A co mówił Jezus do wyznawców Mojżesza? Gdyby Bóg był Waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Wy macie diabła za ojca. I chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Zobaczcie. Był zabójcą. Od początku był zabójcą. Widzicie te wszystkie mordy w Starym Testamencie? Z których się tłumaczymy przed ludźmi niewierzącymi? Pamiętacie te dwa komentarze na początku? To jest odpowiedź. Odpowiedź dla was, ludzie, na temat Boga. Bóg jest miłością. Halleluja. Chwała Tobie, Panie. Wiecie, Ojciec, który jest w niebie, tak umiłował świat, że posłał swojego Syna jednorodzonego, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął z ręki tego ojca. To co kłamstwo. Ojciec ze Starego Testamentu oskarżał, wytracał i zabijał. Taki był Bóg przez małe B ze Starego Testamentu. I ludzie w kościołach są uczeni, że będziemy oskarżani przed tym Ojcem Starego Testamentu. Ale Jezus mówi coś zupełnie innego. Nie mniemajcie, że to ja was oskarżę przed Ojcem, który jest w niebie. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, którym wy pokładacie nadzieję. Prawo 613 przykazań. Oskarżę non stop. Ale nie Jezus. Ich oskarżycielem jest Mojżesz i jego Bóg. I niewola prawa, pisma, litery, która zabija. Kto nie ma syna, nie ma i ojca. Zgadza się? Amen. Kto nie ma syna, ma ojca kłamstwa. Bo kto wierzy bardziej Mojżeszowi niż synowi, to już jest osądzony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego, który przyszedł objawić prawdziwego Boga, prawdziwe oblicze Boga, który jest miłością. Jak myślicie, przez kogo jest osądzany, potępiany, oskarżany? Przez władcę tego świata, przez Boga tego świata, przez oskarżyciela braci. Jeśli czytasz jakikolwiek opis Boga w Starym Testamencie, jest to opis pełen gniewu, zazdrości, to nie jest to nasz Ojciec. Jest to opis kogoś, kto kocha warunkowo. To nie jest nasz Ojciec. Jest to opis osoby, która jest przychylna tylko wtedy, gdy spełnisz jakieś warunki. To nie jest nasz Ojciec. Wiecie, z czego wynikają wszystkie nasze problemy? Z tego, że jesteśmy przekonani, że Jezus jest jedno z Bogiem ze Starego Testamentu. Jezus nie powiedział, ja i władca tego świata jedno jesteśmy. Jezus nie powiedział, ja i władca powietrza, mocarstwa powietrza jedno jesteśmy. Jezus nie powiedział, ja i ojciec kłamstwa jedno jesteśmy. Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A mówiąc to, miał na myśli, ja i Ojciec w niebie jedno jesteśmy. I ty też musisz zdecydować, powiedzieć i podstawić sobie tutaj odpowiednią charakterystykę Ojca, którego chcesz mieć. I powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Amen? Amen. To wszystko. Amen. Amen. Tylko taki momencik, minutkę. Większość z was modli się na językach. A ktoś wykłada może języki? Nie. To ja miałam taką przyjemność. Miesiąc temu, około miesiąca temu modliłam się i właśnie Duch Święty włożył we mnie poznanie słów, którymi się modliłam. I chcę wam przeczytać, bo było to wieczorem. Moje pismo może być niedoskonałe, tak jak Sebastian powiedział, ale to, co najważniejsze, tak, ale to, co najważniejsze, to ujęłam. Dzieciątka moje, wierzcie we mnie, ubolewam, że wierzycie w zło, a tylko we mnie jest pełnia miłości. Kocham was, moje dzieci. Mówcie o mnie, usprawiedliwiajcie mnie. Macie wszystko, Ducha Świętego, moc, miłość, ale nie wierzycie w to. Nie pamiętacie, że to wszystko jest w was. Kocham was, moje dzieci. Moja miłość jest w was. Jestem zawsze z wami. Nie opuszczę was. Będę was strzegł. Ubolewam, że mnie nie kochają. A moja miłość jest niepojęta. Dzieci moje, uzdrawiam was. Posłałem wam Ducha Świętego, aby wprowadził was w prawdę, że ja jestem prawdziwym, jedynym, miłościwym Bogiem. Moje dzieciątka,